Dobra, no ale już... O kurde. Halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku... Coś porobiliśmy, coś pooswajaliśmy, ale jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka, no to serdecznie zapraszam was do zobaczenia poprzedniego odcineczka i już teraz możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać jakiś komentarz dla zasięgów, żeby pomóc rozwijać mi kanał. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcineczku, czekajcie, kurde, bo ciemno coś. Coś co oswoimy na pewno, nie? Coś co pooswajamy. Ile mam jajek? Sporo jajeczek mi się nazbierało, tylko że ja w sumie to tak nie mam za bardzo jak ten, jak wykluć te jajka wszystkie. No dobra, zanim zaczniemy, muszę parę rzeczy ogarnąć. Muszę trochę elektroniki zrobić, postawić generator i postawić jakieś klimatyzatory może. To ułatwi mi sporo wykluwanie wszystkich jajeczek, bo nie będę się musiał przejmować tym, że jest zimno, tym, że jest ciepło, tylko klimatyzator załatwi całą robotę. Nie jestem pewny, ile mam pereł. Gdzieś tu powinienem mieć jakieś rzeczy na pewno. Tu jest jeszcze 18 perełek, spoko. Troszkę metalu. No dobra, musiałem się przejść, jeszcze troszeczkę pereł nazbierać. Troszeczkę elektroniki zrobiłem, powinno mi wystarczyć, zrobić właśnie generator. A lodówka? Ej, na lodówkę może też mi wystarczy. Ty, no powinno mi wystarczyć, tylko polimeru nie mam. I kryształu. No kryształ to jest najmniejszy problem. Polimer to pójdziemy za chwilę. Po polimer. No właśnie, tylko teraz kurde problem. Bo ja teoretycznie ja chciałem użyć Yinglinga, żeby sobie polatać troszeczkę po mapie. No żeby to zrobić, to muszę go wykluć. No i dlatego chciałem zrobić klimatyzator, nie? No tylko teraz trochę lipa jest, no bo nie zrobię tego bez polimeru. A po polimer to chyba by trzeba było Karkinosa upolować, no bo w sumie nie wiem, czy mógłbym coś innego upolować. No czekajcie, no spróbuję, to może zobaczmy... Dobra, czekajcie, wezmę wszystkie te jajka. Zobaczę przy piecyku najwyżej, albo zobaczymy w ogóle jak temperatura będzie... Czy będzie za zimno, czy za ciepło, czy jak to będzie too cold. No dobra, no to teoretycznie można by to było ogarnąć, kurde jakoś, O, inkubuje się przy dwóch piecykach. Dobra, to dawaj wszystko. Kurde, jak ja to pozbieram? Mało kapsułek mam chyba. Ile miałem jajek? 12 jajek? Dobra, czekajcie, kapsułki. Łej, patrzcie, zmieniła się ikonka tego. Wygląd pistoletu się zmienił. Ha, ciekawe. Okej. Dobra, co my mamy do rozmnażania Yinglingów? Mamy samice i samca mamy słabego, nie? No to zobaczmy, jakich mamy samców. To drugi? 182, o. Waga nie przeszła i mutację dostał w wagę. Super. Tego samca na pewno można wykluć. Masz tu baraninę, najedz się. Ja muszę ognisko w ogóle zrobić. Ja jeszcze w ogóle nie upiekłem mięsa w tej serii. Który to jest odcinek? 7? Ja jeszcze nie upiekłem mięsa nawet. Kurde, ognisko muszę postawić. Idę ognisko postawić. Ten samiec będzie do rozmnażania dalszego, a tą samicę wyklujemy, tylko że ona nie ma HP, nie? Niestety wszystkie statystyki przeszły, tylko żadna nie miała HP, więc będziemy mieli bardzo, bardzo niewiele HP. No ale dobra, no polatamy, nie? Na razie nie będziemy walczyć, ale polatać możemy. Jak będzie trzeba walczyć, to najwyżej Sera Wagera wyrzucimy, nie? Całą tą resztę schowam na razie tutaj. Później jak będziemy mieli terminal z tego moda. Ej, czekajcie. Skąd ja to mam? To może z jakiegoś zrzutu zdobyłem? I czy tego nie przypadkiem nie będę mógł użyć do oswojenia tego? Kota? Bo jeśli tak, to możemy spróbować kota oswoić, bo chodził tutaj na 135 poziomie kitku. Więc w sumie, czemu nie? Można by było spróbować. W sumie zanim dorośnie mi Yingling, bo nim sobie polatamy. Oczywiście Ravagera weźmiemy sobie do walki. Ale Yinglingiem możemy polatać. Czekajcie. Gdzie ten kitku? Tutaj na 90 widziałem kitku gdzieś. Ale na 135 też tu gdzieś kitku powinien być. Tu jest jakiś kot.
Jest 135. Ale on chce 7 ugotowanych. 4 zwykłe, nieugotowane. Czy ja jestem w stanie coś takiego zdobyć tutaj? Pewnie z którejś ryby jestem w stanie zdobyć to. Z łososia chyba. Tylko że łososiów chyba na tym biomie nie ma. Dopiero na niebieskim są chyba łososie. No ale dobra, wiecie co, może na razie nie będziemy go oswajać, tylko chciałbym sprawdzić, czy faktycznie oswaja się go tak, jak myślę. Bo kiedyś ktoś mi podpowiadał właśnie, jak to się robi. Gdzie on jest? Więc sprawdzimy w ogóle, czy to zadziała. O, tutaj jest. Dobra. Przestraszyłem go. O nie, dobra, nie przestraszyłem go. Czołgamy się. No dobra, czyli to by zadziałało teoretycznie. Fajnie by było kibelki robić, tylko no właśnie, bo normalnie Jutyranusa bym oswoił do kibelków. No w sumie zobaczcie, gdybym miał zwykłe mięso, to bym go oswoił czterema, no nawet nie czterema, trzema sztukami może nawet bym go oswoił. Popatrzcie, cooked prime fish meat jest niby 7, a za jedno weszło 20, prawie 5%, nie? No to teoretycznie no na 5 mięsa, no to nie 7. Więc może nawet na 2 albo 3 razy, no na 3 razy pewnie by siadł. Chociaż może nawet na 2. Nie wiem. Dobra, będę na niebieskim biomie, kiedyś to ogarnę sobie mięsko. Teraz tego kota będziemy mieli cały czas zaznaczonego, nawet jeśli oswajanie mu spadnie do zera. Tylko ciekawy jestem w sumie, jak to będzie z efektywnością. Chociaż on może z głodu umrzeć. No właśnie, ej, on może z głodu umrzeć. To może ja wezmę zwykłe mięso? No dobra, no to pochodzę trochę, bo szkoda tego kotka, nie? Pochodzimy trochę za tym kotem i go oswoimy. Kurde, przestraszył się, ale czy się przestraszył na dobre? Przestraszył się na dobre? Nie, nie przestraszył się na dobre, dobra. Wait until it's hungry. Dobra, ja sobie za nim pochodzę, nakarmię go, dam mu te dwa ugotowane prime meaty i potem dokończę zwykłym rybim mięskiem. Nie powinno być jakiegoś dużego problemu i tego. No i akurat powinien nam Yingling dorosnąć, to sobie polecimy Yinglingiem, troszeczkę pozwiedzamy mapkę. I zaraz się dowiecie, co będziemy robić, nie? Zaraz się dowiecie, co będziemy robić. Dobra, mamy to. Wziąłem go na plecy. Tamten jak wygląda? No jest niby głodny. Ale dobra. Tego samca dokończę później najwyżej oswajać. Nie jest to istotne w tym momencie. A przynajmniej zgłodnieje na tyle, że będziemy mogli go nakarmić po prostu raz za razem. Dobra. W takim razie kota zostawię, no bo kota nie potrzebuje w sumie tutaj. Chociaż w sumie tak na dobrą sprawę światełka też nie potrzebuje do tego, co chce zrobić. Ale fajny kitku, nie? Ciekawe, czy on ma jakieś specjalne zdolności. Mamy his, enemy player detection, enable auto his. Ciekawe, co ten his robi, enable auto his. Max level creature detection. W sumie fajnie, nie? Oprócz tego, że nie świeci, no to ma podobne umiejętności, co te świecące dinki małe. Ciekawe, co robi ten his. Pewnie odstrasza. Pewnie odstrasza towarzystwo. No, nawet jest taka ikonka. A, pod moją kamerką jest ta ikonka. Ale no to jest taka ikonka jak w tym Cynomacrops. Cynomacrops ma taką ikonkę jak krzyczy, żeby odstraszyć zwierzynę. Dobra. Słuchajcie, w takim razie zrobię pułapkę i lecimy. No dobra. Lecimy. Nie wiem, jak mnie atakowały te... Jak mnie atakowały... Zobaczmy, po ile bije. Ej, po stówce. W sumie, kurde, nie jest tak źle. W sumie nie jest tak źle. Ale jak mnie atakowały Yinglingi, to one tak w kółko latały, strzelały i w ogóle, szczerze, nawet nie wyobrażam sobie, jak miałbym to niby zrobić, żeby tak latać.
Karkinos na 55. Czy to jest nasze źródło polimeru? Trochę się cykam, nie? Zwłaszcza, że nasz Yingling ma 900 HP, nie? Gdybyśmy mieli staty z HP, nie? W sensie HP, żeby nam przeszło, no to mielibyśmy tego HP chyba 2500 albo 3000 nawet. Więc no to już by troszeczkę inaczej wyglądało. A, kurde! Teraz tego HP mamy bardzo mało, ale szybko się będziemy leczyć, no tylko warunek musimy przeżyć, nie? A szczerze mówiąc nie wiem jak to będzie. Punkty? A tak dodamy, zobaczymy jak to będzie bić. W sumie teoretycznie można by było spróbować, a właśnie czekajcie, bo my możemy jeszcze zmienić jakoś piórka. Cycle feather type C i prawy przycisk, ale to nie działa. Może teraz? Nie, może biotoksynę musimy dać albo to? Zobaczmy, co by było. Nie wiem, jak z energią będzie. Całkiem nieźle, po 9 bijemy piórkiem, nie? Ej, spróbujemy nastakować się na maksa. I skoczymy na niego, zobaczymy, ile zadamy obrażeń. Teraz tak, żeby uderzyć, to dajemy C i lewy przycisk myszki. Aha. To jest. Kościół! Dwa tysiące, ty! 2000 uderzyłem! Tylko się uleczył. Kurde, bo zjadę jakąś rybę przeklętą! No, no to jest... to jest problem... problem karkinosów właśnie, nie? W sensie powiem tak, inaczej powiem, powiedzmy, że to będzie tak, to jest problem ogólnie tego miejsca, nie? I walki tutaj w tym miejscu. Kurde, stoję na jakimś grzybie. O dobra, zwaliłem grzyba. Dawaj go. Ogólnie całkiem nieźle, nie? Po 9 to jest dużo obrażeń, nie? Jak na takie zwykłe piórko po prostu. Wbiliśmy poziom. Dodam jeden punkt. Zobaczymy, czy będzie bić dalej po 9. Dalej bijemy po 9. Ciekawe, czy to ma jakiś limit, czy to się będzie zwiększać z ilością punktów, jakie rozdamy. Nie mam teraz jak za bardzo tego sprawdzić, no bo nie mamy na nim wbitych poziomów. I teraz chłop mi idzie gdzieś i on się zaś pewnie uleczy, nie? Co jest grane? Dlaczego on nie chce lecieć, no? No uderzyłem go, kurde, ale się uleczył, nie? No nie, no tym Yinglingiem to ja go nie zabiję. Yinglingiem to ja go nie zabiję, zresztą teraz już nawet piórek nie mam za bardzo, żeby to ogarnąć. Ej, ale my powinniśmy dać radę skoczyć ze ściany, nie? Kurde, to se uciekł. Wróci czy nie wróci? Zabiłem go. Nieźle to zrobiłem. I wbiliśmy poziomy. Aha, jeden poziom. Super. Gdzie się teraz mogę złapać, żeby strzelać do Karkinosa? Kurde, ej, tylko my go musimy zjeść, nie? Nie wiem, z czym on się tam bije. Ale jak mi go coś zje, to się zdenerwuje. A na pewno mi go coś zje. Dobra, mamy to. Na fulla jest gościu nastakowany teraz. Na fulla. Dawaj. No. Gościu, co ty robisz? Lata w kółko zamiast wylądować, no. Dobra, mam 200 polimeru. Możemy zrobić klimatyzator, lodówkę i wszystko, nie? Bardzo dobrze. Nie wiem, jakoś tak, kurde, no nie wiem, strasznie szybko spada mi ten Yingling. Niby jest git, leci, a za chwilę i opada, nie? Leci i opada. I tak strasznie szybko tą wysokość tracę. Dasha nie można użyć.
Więc nie mam jakby, nie wiem, kurde, o co tu chodzi. No zobaczcie, co się dzieje. No ja do góry patrzę nawet. On bierze i sam opada, sam z siebie opada. Dobra, dodam kolejne dwa punkty Yinglingowi. Zobaczymy, czy z piórek będzie więcej bił. Czy piórka mają jakiś limit, czy nie. No zobaczymy. Jak się troszeczkę chociaż zwiększy, no to będziemy mieli pewność, że tam ileś tam, że te procenty mają jakieś znaczenie. Nie wiem, kurde, strasznie szybko opadam. Co jest nie tak? No zobaczcie, co się dzieje. Czy on leci, leci, leci i opada. Leci, leci, leci i opada. Leci, leci, leci i opada. Czy możecie domyślać, co próbuję zrobić? Spinozaur, ale ładny. Gościu, co ty robisz? O Boże, nie umiem tym latać. Wylądować to też, kurde, jakoś nie wiem, sprawia mi to ogromny problem, żeby wylądować dobrze, nie? To nie jest Rock Drake, nie? Rock Drake'iem skaczesz, hop, schyt, gotowe, jesteś już na miejscu. Tym się tak nie ląduje fajnie, nie? Dobra, no ale już... O kurde! Co ja zrobiłem? Ale już się możecie domyślić, co chcę zrobić. I czego szukam? Pytanie tylko, czy uda mi się to znaleźć, nie? Bardzo źle mi się tym lata. Bardzo źle mi się tym lata. Jeśli bym miał dać ocenę temu Dinkowi, to dałbym mu 2 na 10. Strasznie źle się tym lata. W sensie szybko w miarę się poruszamy, nie? No, nie da się ukryć. W miarę szybko się poruszamy, w miarę szybko się przemieszczamy. Ale no cały czas tak na granicy, kurde, latam, nie? Strasznie szybko opada, nie wiem dlaczego tak jest. No takie nieprzyjemne to jest, bym powiedział. Takie nieprzyjemne to latanie jest. Ale w sumie no też nie mogliby zrobić tego jakoś też zbyt... W sensie, no nie dziwię się, że to latanie właśnie wygląda w taki sposób. No bo jesteśmy na aberracji. Na tej mapie się nie lata. Więc jakby dodali nam Dinka, który by nie wiadomo jakby latał dobrze, no to by była lipa, nie? Skończyła mi się energia. No dobrze, że w tym miejscu, nie? Więc byłaby lipa, gdyby ten Dinek zbyt dobrze latał. Więc jeśli chodzi o aberrację, no to wydaje mi się, że wystarczająco dobrze lata ten Dinek. Uuu! To 20 level, czekajcie. Może ja sobie tutaj gdzieś pułapkę wybuduję na niego. Ciekawy jestem, kurde, jak zrobić te trujące strzały. Dobra, nieważne, na razie. No bo w sumie mógłbym wykorzystać właśnie naszego Yinglinga do uśpienia Spinozaura, nie? Zróbmy tak. Kurde, trochę krzywo wybudowałem tą pułapkę, no ale dobra, spróbujemy może na piechotę. Tu i tu. Kota przestraszyłem. Gdzie idziesz? Ja mało toporu mu nabijam. 100 strzał mi w ogóle wystarczy? Gościu, co ty się, z czym ty się tam... Biegnie, 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 biegnie. On był szybszy jednak szybszy był niż myślałem. Dobra, spróbujmy tak.
Kurde, ej, on się bije ze stegozaurem. Ale wygra. A co pajęczyna na niego rzuciło? Przepraszam bardzo. Dobra, biegnie za mną. Ała. Co ty robisz? Ominął pułapkę, ominął. No, no, no. Skoczył, 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 skoczył. Dobra, chyba to mamy. Pytanie tylko, czy ja mu nabiję torpor? Strasznie słabo go bije. Mam zapasową kuszę w razie czego, nie martwcie się o to. 100 torporu. No 200 torporu. Jak będziemy czekać, mam 100 strzałek. No nie, no powinno wystarczyć. 200 torporu, 100 strzałek, no to jest ile? 2000 tor... To, nie, czekajcie, 200... 100 strzałek, 20 tysięcy. No nie, no to powinno wystarczyć, jeszcze mi zostanie strzałek, także spokojnie. Spinozaury mają to do siebie, że im szybko torpor spada dość. Będziemy musieli tutaj przy nim stać i będziemy musieli karmić go właśnie narkitokami, no i wziąłem też biotoksynę. Także myślę, że nie będzie problemu z tym akurat. Ale nie wiem, no mam wrażenie, że jakoś tak słabo go bije. Kurde, musimy mieć lepszą kuszę. Od biedy znalazłem wyrzutnię harpunów, więc teoretycznie można by było zrobić harpuny usypiające. Ale nie wiem, czy to jest dobre do takiego oswajania. No ale mam chyba 470% wyrzutnię harpunów. Teoretycznie no można by było tym oswajać, nie? I patrzcie, kurde, nie wziąłem... Zrobiłem ognisko, zacząłem przepalać żarcie i zapomniałem wyciągnąć to przepalone jedzenie z ogniska. W sumie spinozaury chyba robią dość duże jajka, nie? Gdzie jest twoja mamusia? Spinozaury robią dość duże jajka, więc może spinozaurów jajko byśmy wykorzystali do oswojenia gigantoraptora. Dobra, zaśnie? Nie zasnął. Dobra, ale teraz już zaśnie. Ej, gdzie te rawagery? Bieg tu mały rawager, a gdzie jest duży rawager w takim razie? Specjalnie do niego podbiegłem, bo... Chciałem sprawdzić, czy można go oswoić, nie? Waking in 2 minuty, no 2 minuty to jest bardzo niewiele czasu. Dobra, w sumie na razie mi nie przeszkadza. Niby jest napisane, że się obudzi za 2 minuty i 7 sekund. A w sumie te sekundy to tak powoli spadają, nie? Zobaczcie. To są takie długie sekundy. I to są takie dłuższe 2 minuty. Dobra, nieważne. Damy mu troszkę biotoksyny. Czy tam się owca bije ze skorpionem? I chyba tak. Bo to może znaczyć, słuchajcie, że ta owca ma dziecko. Dobra, owca już nie żyje. Albo uciekła. Ta uciekła, 15 HP jej zostało. No muszę powiedzieć, że nie robi się jakoś szybko głodny ten spinozaur. To trochę potrwa. Więc może po prostu wrócę do was za momencik. Tak chyba będzie najlepiej. No. Nasz spinozaur się oswoił. 30 ataku. W sumie nie jest tak źle. Tragedii nie ma. No jakiś super wybitny to on nie jest, ale tragedii też nie ma, nie? Także spoko. No i to jest samiec, więc tak naprawdę teraz możemy znaleźć byle jaką samicę i zacząć sobie to rozmnażać. No, najlepiej więcej samic, nie? Ale w sumie to nie ma znaczenia, bo później możemy wykluć jakąś tam samicę. Będziemy mieli 2 samice, później 3 samice. Ej, tam są małe krytoszczury, idę tam. 2 na 10 levelu. 2 samce. Jaki piękny mały niedźwiedź. Wow. Szkoda, że taki mały level. Łe, łe, łe! Zostawcie go! Stoją tak w kupie, że nawet nie mam za bardzo jak pomóc.
O kurde. Ała! Ała! Biję po 10, czyli te punkty, które dodałem, coś jednak dały. Ej, ale widzieliście, jak mocno mnie bił ten niedźwiedź? Ale to chyba dlatego, że w głowę mnie uderzył. Nie wiem teraz, co się dzieje z moim kretoszczurem. Ale dałem. Ej, mój kretoszczur chyba nie żyje. Ja sobie wezmę tego niedźwiedzia. Masz tu niedźwiadek. Będziemy mieli niedźwiadka w razie czego do zbierania miodu. Chociaż chciałbym oswoić też królową pszczółek, żeby mieć miodek w bazie. No ale w razie czego będzie do zbierania. No te kretoszczury chyba wszystkie zginęły niestety. Ajajajajaj. No ale dobra, no mamy niedźwiedzia. Też jest okej. Dobra. Wracamy do bazy. Jeśli chodzi o samicę spinozaura, najchętniej znalazłbym małą samicę. Tak szczerze mówiąc. Jest to możliwe? Czyli musielibyśmy znaleźć spinozaura z dziećmi. I musielibyśmy ukraść dzieciaczka. No ale dobra, no wiecie co, no na siłę nie będę szukał teraz dzieciaka. Olać to, to nie jest też aż takie ważne w tym momencie. Wracam do bazy. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, możecie napisać fajny koteł, Mosiek. A ja przypnę wam serduszko. No i jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, no to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.